Widzę, że Tyler świetnie się bawi w ten zimowy dzień. Ale powinien bardziej uważać. Jest teraz bardzo ślisko. Co on knuje? Tyler, lepiej trochę zwolnij, jak będziesz zjeżdżał na dół. Ostrożnie na zakrętach. Tyler, lepiej zwolnij, mówię ci. No pięknie. Jesteś cały? O, dzięki Bogu, że tu jechałeś sam. Czy mógłbyś pojechać po Toma Holownika? Taylor potrzebuje pomocy. Chłopaki, Tyler miał wypadek jadąc w górach. Możecie przyjechać? Tam w górach będzie bardzo niebezpiecznie, mały Tommy. Twój tato mówi, żebyś tutaj poczekał. Ależ tu jest mróz. Tyler, musi ci być bardzo zimno. Ale na szczęście jedzie tu Tom i wszystko będzie dobrze. Dziękujemy Sam, że zostaniesz z małym Tomem. O kurczę, ta opona jest całkowicie bez powietrza. Masz rację, potrzebujemy pompki. Mały Tomie, czy mógłbyś ją przynieść? Doskonale, mały Tomie, ty możesz to zrobić. Napompuj koło Tylera. Dobra robota, mały Tomie. Co takiego? Twój nos cię boli? Nic dziwnego, Tyler. Tom właśnie zobaczył, że twoja maska jest uszkodzona. Którą wybierzesz, Tom? Zieloną? Czerwoną? A może pomarańczową? Proszę bardzo, Tyler, nowiusieńka maska. I jesteś już naprawiony. Możesz teraz wracać do ścigania się. Tylko oby nie w górach. Co jest nie tak? Nie masz z kim się ścigać? Mały Tom proponuje, żebyście pojechali na sanki. Dziękujemy za wszystko, Tom. Do zobaczenia później. Bawcie się dobrze, moi przyjaciele. Hej, mała Piklo. A dokąd się tak spieszy? Mała Pikla mówi, że dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły i nie chce się spóźnić. Mama.
Mała Piglu, uważaj! O nie! O, zobaczcie! Tam jedzie Tom i mały Tom! Głowę do góry, mała Piglo! Tom mówi, że cię naprawi! Od czego zaczniemy naprawę, Tom? Wow! Zderzak małej Pigli wygląda zupełnie jak nowy! I co teraz, Tom? Powinniśmy wymienić jej światło? Haha, wygląda na to, że mały Tom chce pomóc! Ostrożnie, mały Tomie! Wygląda jak nówka. Jesteś już prawie gotowa, mała Piglo. Mały Tomie, czy ty przed chwilą uderzyłeś w tamtą półkę? W takim razie musisz to posprzątać. Ten środek sprawi, że te rysy zaraz znikną. Wow, wyglądasz fenomenalnie! Dobra robota, Tom. I ty też, mały Tomie. Pa, moi przyjaciele. Pa, Piglo. Miłego dnia w szkole. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, Krzysztofie, co porabiasz? Widzę, że twoja gruszka się kręci. Czy to oznacza, że miksujesz w niej beton? O, tam! Widzę teraz, jak ten beton wypływa z gruszki. Ten beton będzie można wykorzystać do budowy domów. Już skończyłeś? Czy to już czas na przerwę? Nie? Co się w takim razie stało? Masz problem z uruchomieniem napędu gruszki?
A do końca dnia musisz skończyć miksowanie. O nie! Nic się nie martw, Krzysiu. Już dobrze. Zaraz poproszę Toma o pomoc. Poczekaj tutaj. Hej, Tom! Karmisz gołąbki? Czy ty przypadkiem nie masz łaskotek? Wybacz, że zawracam ci teraz głowę w trakcie karmienia gołębi, ale potrzebujemy cię na placu budowy. I to szybko. Krzysztof, betoniarka, ma kłopoty. Czy mógłbyś nam pomóc? Dziękujemy, Tom. Dziękujemy wam, ptaszki. Okej, w drogę, Tom. Nie ma czasu do stracenia. Teraz w prawo. Świetnie. A teraz prosto przed siebie. Ta droga prowadzi prosto na plac budowy. I już jesteśmy. Tom, widzisz gdzieś Krzysztofa? Chyba nie tam. O, tam jest! Szybko, Tom, podjedźmy do niego. Hej, Krzysztofie, Tom już tu jest. On naprawi cię w mgnieniu oka. Zabierzmy cię do garażu, Krzysiu. Jesteś gotowy, Tom? W drogę. Dasz radę, dalej. Garaż jest już blisko. Gazu, Tom, więcej mocy. O nie! I co teraz zrobimy? Hej, mam pomysł. Krzysztofie, spróbuj przygazować swoim silnikiem. To sprawi, że Tomowi będzie lżej cię holować. Idealnie. I nareszcie jesteśmy w naszym wspaniałym garażu. A teraz Tom rzuci na ciebie okiem. Znajdźmy nową gruszkę do miksowania betonu. Idealna. Wymieńmy ją za starą. Udało się. To wygląda fenomenalnie. A teraz sprawdźmy, czy równie dobrze też działa. Wypróbuj ją, Krzysiu. Świetna robota, Tom. Czy coś nie tak, Krzysiu? Och, Tom, wygląda na to, że gruszka pracuje dobrze, ale wylot betonu już nie za bardzo. Ach, rozumiem. Sądzisz, że jest zablokowany? A więc co możemy z tym zrobić? Tak, po prostu ją wymieńmy na nową. Cóż, czas na wymianę starej części. Wyszło idealnie, Tom. Wiesz, co teraz zrobić, Krzysiu, prawda? Wygląda na to, że działa bez zarzutu. Sądzę, że już wszystko załatwione. Czy coś jeszcze, Tom? Och, w zbiorniku jest dziura. Musi być niezwłocznie załatana. Ale jak to zrobimy, Tom? A to co? Suszarka? Dobry pomysł, Tom. Czy potrzebujesz jeszcze czegoś? A więc co my tu mamy? Ach, widzę tu coś, co może pomóc nam załatać tę dziurę. Klawo w dechę. Podoba mi się ta maska. Powinieneś częściej ją nosić. A więc podgrzaliśmy okolice dziury i teraz materiał przyklei się do niej. Następnie suszarką podgrzejemy łatę, która zaklei wyciek.
Gratulacje, Tom! Udało się! Czas wracać do pracy, Krzysiu! Pa, pa! Do zobaczenia później, Tom! Trzymaj się! Tom, holownik! Wow, mała Lili! Czy wygrałaś te wszystkie cukierki dzisiaj w Wesołym Miasteczku? Ale jak je wszystkie zawieźesz do domu? Będziesz musiała ich trochę zostawić. Okej, poszukajmy czegoś innego. Jesteś pewna, mała Lili? To wygląda na bardzo ciężkie. Czy wszystko w porządku, mała Lili? Z pewnością te cukierki są dla ciebie bardzo ważne. O nie! Złamałaś swój znak! Nie płacz, mała Lili! Wiesz co? Jestem pewien, że Tom Holownik na pewno ci pomoże! Pojechać po niego? Hej, chłopaki! Mamy mały problem. Mała Lili jechała z wielkim kubłem słodyczy i złamała sobie znak! Haha, mały Tomie! Jestem pewien, że mała Lili podzieli się z tobą cukierkami, jeżeli ją naprawimy. Doskonale! Zatem do dzieła! Już jesteśmy, mała Lili. Tom i mały Tom zaraz się tobą zajmą. Skup się, mały Tomie. Jak myślisz, Tom? Jak naprawimy ten znak? Jest wgniecony, więc najpierw musimy go wyprostować. Wow, ale to było szybkie! Dziękujemy, mały Tomie. Doskonale! Ale jak go teraz zamontujemy z powrotem? Przyspawasz go? To dobry plan. Dzięki temu będzie jeszcze mocniejszy. To miło z twojej strony, mały Tomie, ale lepiej zostaw to swojemu tacie. Nie ruszaj się, mała Lili. Spawanie jest bardzo trudne. Proszę bardzo. Dziękujemy wam za pomoc, przyjaciele. Co to takiego, mały Tom? Ach tak, mała Lili, pamiętaj o swoich słodyczach. O, to takie miłe. Możecie się najeść tymi słodyczami. Dziękujemy wam za pomoc. Pa, przyjaciele. Do zobaczenia.